Artykuły naukowe czytane w całości nie do końca profesjonalnie. Ja nazywam się Artur i dzisiaj będę czytał nie artykuł i nie naukowy, tylko fragment książki popularno-naukowej o nazwie Nieuporządkowane życie planet Pola Murdina. Polskie wydanie jest z roku 2020, więc świeże, a oryginalne z 2019, więc też świeże. Przekład z angielskiego Jolanta Sawicka. Podcast do znalezienia jest na Facebooku, gdzie wrzucam nowe odcinki. Jeśli macie potrzebę, to możecie słuchać go gdziekolwiek chcecie. Na Spotify, na Google, Apple Podcasts, Stitcher i tak dalej. Więc tam, gdzie wam najbardziej pasuje, to sobie słuchajcie. Możecie też skontaktować się z podcastem. Ja odpowiadam na Facebooku jak również na mailu artykuły naukowe czytane maupa.gmail.com. Możecie na przykład podsyłać mi propozycje artykułów, które chcielibyście, żebym przeczytał, a ja może to rozważę lub nie. Możecie też, jeśli chcecie, dać jakąś cegiełkę na rozwój podcastu, informacje w opisie podcastu, to mi pomoże go utrzymać, bo nie mam z tego nic poza satysfakcją. No i cóż, wyślijcie ten podcast do pięciu swoich najlepszych znajomych, żeby wcisnąć im w nos w kałuży nauki. Dobra, Uran przewrócony olbrzym. Aha, jeszcze nie powiedziałem, przeczytam dwa rozdziały o Uranie i Neptunie. Tak wybrałem, bo to są dwie planety, które są dla mnie w jakiś sposób najbardziej tajemnicze, więc chętnie je najbardziej... Chętnie je poznam. Ja jeszcze nie czytałem o nich, ale czytałem wcześniejsze fragmenty książki o Marsie, o Wenus i były naprawdę fajne i szybkie do czytania. Więc cała książka jest w ogóle warta polecenia. No tak, rozdział 14. Uran. Przewrócony olbrzym. Klasyfikacja. Lodowy olbrzym. Odległość od Słońca. 19,2 odległości Ziemi od Słońca.

Mam zupełnie inne spojrzenie na wszechświat. Uran był nieznany w starożytności. W zasadzie w bardzo korzystnych warunkach można go dostrzec gołym okiem, ale zadanie to nie należy do prostych, a zatem nie jest zaskakujące, że nikt nie zauważył go przed wynalezieniem teleskopu. Wypatrzono go dopiero w 1781 roku. Uran był pierwszą planetą odkrytą w czasach nowożytnych. Jego istnienie zdaje się potwierdzać dziwną regułę, zwaną prawem Bodego, o odległościach planet od Słońca, która wyraźnie opisuje jakiś ważny aspekt architektury układu słonecznego. Ówcześni naukowcy uważali, że gdyby tylko udało się zgłębić tajemnicę, której rąbka właśnie uchylono, byłoby to ważne wydarzenie naukowe. Niektórzy nadal wierzą, że za tym prawem kryje się zagadka naukowa, wciąż czekająca na rozwiązanie. Ale gdyby nawet tak było, naukowcy muszą odkryć, co to takiego. Jeżeli w ogóle jest coś do odkrycia, inni astronomowie są sceptyczni. Ich wątpliwości zostały wyrażone przypadkiem w suicie orkiestrowej Gustawa Holsta Planety, w części poświęconej Uranowi. Kompozytor nazwał tę część mag i wykorzystał w niej kilka magicznych sztuczek muzycznych, w tym inkantację w punkcie kulminacyjnym, w którym wydaje się, że Uran staje w płomieniach i znika, żeby bez wątpienia był tylko złudzeniem. Wielu astronomów uznało ostatecznie, acz niechętnie, że podobnie jak za tą magiczną sztuczką, za prawem bodego kryje się mniej niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Tak czy inaczej, na pewno nie można uznać za złudzenie tego, że uran jest przewrócony. Urana odkrył astronom William Herschel, pracując razem ze swoją siostrą Karolin. W 1781 roku tak naprawdę nie był astronomem, lecz muzykiem który interesował się astronomią. Urodził się w 1738 roku w Hanowerze. Jako młody chłopiec wstąpił do orkiestry wojskowej, walczył w armii brytyjskiej w bitwie pod Hastenbeck, po czym odszedł z wojska. Niektórzy twierdzą, co niekoniecznie jest zgodne z prawdą, że zdezerterował, korzystając z zamętu, jaki zapanował po przegranej z Francuzami. Bez względu na to, czy zarzut ten jest, czy nie jest uzasadniony, pozostaje faktem, że Herschel uciekł do Anglii. Osiedlił się w Bath, gdzie urządził się jako nauczyciel muzyki i kościelny organista. Wiele wskazuje na to, że wśród pani, które pobierały u niego lekcje gry na pianinie, uchodził za kawalera do wzięcia. Jego siostra Caroline również uciekła z Hanoveru, tyle że nie przed wojskiem, lecz przed ich grubiańskim starszym bratem Jacobem, który wykorzystując swoją władzę niewolił ją i zmuszał do pracy w charakterze gosposi. Karolin była oszpecona śladami po ospie, i rodzina powiedziała jej, że z taką twarzą nigdy nie znajdzie męża, a zatem powinna skoncentrować się na swych najbliższych. Dziewczyna pogodziła się z tą samospełniającą się wyrachowaną przepowiednią, ale nie zamierzała do końca życia cerować bratu skarpet. Udało się jej dotrzeć do Williama, brata bardziej jej życzliwego, i zamieszkać z nim w Bath, gdzie broniła go przed drapieżnymi wdowami. Towarzyszyła mu śpiewając na jego koncertach i razem z nim prowadziła badania astronomiczne. Astronomii nauczyła się sama, kiedy brat zainteresował się tą dziedziną. William budował teleskopy, samodzielnie odlewając i szlifując zwierciadła w piwnicy swego własnego domu. Obecnie znajduje się tam muzeum, gdzie można zobaczyć popękaną kamienną posadzkę, która mocno ucierpiała, kiedy podczas odlewania zwierciadeł doszło do wypadku i wypłynął na nią gorący materiał. Projektował też i konstruował tuby do teleskopów z drewna i cyny. Swoje teleskopy ustawiał na trawniku, w ogrodzie albo nawet na ulicy przed domem, jeżeli tego właśnie potrzeba było, aby uzyskać lepszy widok. W tamtych czasach teleskopy Herschela były najlepsze na świecie. Charakteryzowały się ostrą optyką, stabilnością dzięki solidnemu stojakowi i wygodą w użyciu. W późniejszym okresie stały się dla ich konstruktora podstawą dochodowego biznesu. William postawił sobie za cel dokonanie przeglądu całego nieba. Zamierzał przyjrzeć się każdej gwieździe i przestrzeniom między nimi. Pas po pasie metodycznie obserwował niebo, przesuwające się w polu widzenia teleskopu, wpatrując się w nie z żelazną konsekwencją. Karolin dbała o systematyczność obserwacji. Pracując wspólnie, spisali gwiazdy podwójne, gromady gwiazd i mgławice. A następnie opracowali obszerne katalogi, stwarzając szeroką bazę, która umożliwiła prowadzenie dalszych, szczegółowych badań przez kolejne 100 lat. 13 marca 1781 roku William zauważył gwiazdę, którą uznał za zasługującą na szczególną uwagę. Dzięki wysokiej jakości optyce swojego teleskopu, dostrzegł coś dziwnego w jej wyglądzie. Była to albo osobliwa mgława gwiazda, albo może kometa. Wracając do obserwacji w ciągu kolejnych godzin i dni, William i Caroline stwierdzili, że obiekt się poruszył i że nie może być gwiazdą, bo gdyby nie obył, stałby w miejscu. A zatem kometa? Nie, w takim rozmowaniu była jakaś niespójność. Kometa musiałaby mieć wielce ekscentryczną orbitę przecinającą Układ Słoneczny, a ten dziwny obiekt miał najwyraźniej orbitę prawej kolistą, jak planeta krążąca wokół Słońca. Ponadto komety są jakby zamglone, mają coś w rodzaju włosów, tak zwaną komę, a często również warkocz. Dziwny obiekt widziany przez teleskop miał kształt okrągłego dysku, jaki mają planety. Kiedy ptak wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to zapewne jest kaczka. Dziwny obiekt wyglądał jak planeta i zachowywał się jak planeta. Okazało się, że to jest planeta. William został zaproszony na audiencję do króla Jerzego III któremu opowiedział o swoim odkryciu, a następnie poproszony o skonstruowanie teleskopu dla zamku w Windsorze, tak aby można było pokazywać członkom królewskiego dworu astronomiczne ciekawostki, na przykład nowo odkryte komety. Wkrótce potem został mianowany astronomem królewskim i otrzymał stałą pensję, co miało mu umożliwić całkowite poświęcenie się zleconej pracy. Pensję również otrzymała Karolin, jego siostra i współpracowniczka. Jej uposażenie było jednak o połowę mniejsze niż Williama. Takie zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nie jest nam obce również dzisiaj. Tak czy inaczej, Karolin była zadowolona z otrzymanych pieniędzy, ponieważ dawały jej wolność, jakiej do tej pory nie doświadczyła. W październiku 1787 roku otrzymałam pierwszą kwartalną pensję w wysokości 12 funtów i 10 szylingów. Były to pierwsze pieniądze w całym moim życiu, które, mając 37 lat, miałam prawo wydać według swojego własnego uznania. Sporo zamieszania wywołała nazwa planety. William, chcąc przypochlebić się brytyjskiemu królowi, zaproponował, aby nazwać się Georgium Sidus, gwiazdą Jerzego, czym wyraźnie rozdrażnił astronomów spoza Wielkiej Brytanii. Ostatecznie zwyciężył pomysł niemieckiego astronoma Johanna Bodego. Lepiej pozostańmy przy mitologii, stwierdził Bode i zaproponował, żeby nadać planecie nazwę Uran, na cześć greckiego Boga Nieba. Jest to jedna planeta, której nazwa pochodzi bezpośrednio z mitologii greckiej. Pozostałe noszą imiona bogów rzymskich. Bode był czołowym astronomem niemieckim końca XVII wieku. Tutaj przypis: Bode żył w latach 1747. 1826 przypis tłumacza. I odegrał kluczową rolę w odkryciu i rozpropagowaniu tzw. reguły Titius'a-Bodego, dotyczącej odległości planet od Słońca, do spopularyzowania której Uran niewątpliwie się przyczynił. Johann Daniel Titius był od 1756 roku profesorem fizyki na Uniwersytecie w Wittenberdze. Przełożył z języka francuskiego na niemiecki pracę szwajcarskiego naukowca Charlesa Boneta zatytułowaną Contemplation de la Nature rozważania na temat natury. Wprowadził do tekstu swoje własne koncepcje. W jednym z rozdziałów Bonet powiedział, że znamy 17 planet i satelitów, które składają się na nasz układ słoneczny, ale nie mamy pewności, że to już wszystkie. A dalej stwierdził, że możemy oczekiwać kolejnych odkryć wraz z ulepszaniem teleskopów. Titius wstawił dodatkowy akapit, przedstawiający prawo znane dziś jako reguła Titiusa-Bodego. Przynajmniej przez chwilę zwróćmy uwagę na rozstęp między planetami i zauważmy, że są od siebie odległe niemal proporcjonalnie do wzrostu ich oddalenia. Przyjmijmy, że odległość Saturna od Słońca wynosi 10 jednostek. Wówczas Merkury jest odległy od Słońca o cztery takie jednostki. Wenus o 4 plus 3, czyli 7, Ziemia o 4 plus 6, czyli 10, Mars o 4 plus 12, czyli 16. Za Marsem pozostaje miejsce odległe o 4 plus 24, czyli 28 jednostek, gdzie obecnie nie obserwujemy ani planety głównej, ani żadnej innej z nią sąsiadującej. Powyżej pojawia się nieznane nam królestwo Jowisza w odległości 4 plus 48, czyli 52. I wreszcie Saturna odległe o 4 plus 96, czyli 100. Cóż za chwalebna zależność. Bode przeczytał przekład książki Boneta i zaprezentował zależność przedstawioną przez Titiusa w tekście swojej własnej książki. Było to wprowadzenie do astronomii, opublikowane w 1772 roku pod niemieckim tytułem Anleitung zur Kenntnis des Tirten Himmels. Wstęp do nauki o gwiaździstych niebiosach. Chociaż Bode ewidentnie wykorzystał hipotezę Titiusa, nawet nie wspominał jego nazwiska. Jednak to właśnie dzięki jego książce zależność ta zainteresowała innych naukowców. W rezultacie nazwano ją prawem Bodego. Udział Titiusa w tej historii wypłynął nieco później, i jego nazwisko zostało włączone do nazwy, co mu się słusznie należało. I ostatecznie prawo to znane jest obecnie jako reguła Titiusa Bodego. Oto prawo Titiusa Bodego w ujęciu tabelarycznym, które pokazuje, że pomijając lukę następujące po sobie wartości, wynikają niemalże z podwojenia odległości każdej kolejnej planety od Słońca. Reguła Titiusa Bodego. Planeta Merkury 0 plus 4 równa się 4. To jest odległość wyliczona, a odległość rzeczywista.

Równa się 52, i odległość rzeczywista to 52. Saturn 96 plus 4 to 100, a odległość rzeczywista 95. Kolejny wiersz doszedł do tabelki po odkryciu Urana, którego odległość zaskakująco dobrze wkomponowała się w omawianą formułę. Uran 192 plus 4 równa się 196 i rzeczywista odległość 192. Tak dokładne wpasowanie Urana w regułę Titiusa bodego zdawało się potwierdzać, że prawidłowość ta nie jest czysto przypadkowa. Ciąg dalszy miał nastąpić już wkrótce. Kilka lat po odkryciu Urana potwierdzono istnienie planetoidy, albo jak się obecnie nazywa, planety karłowatej Ceres. Zapełniła ona lukę między Marsem a Jowiszem. Patrz rozdział ósmy. Reguła miała najwyraźniej proroczą moc. Podobne związki odkryto dla czterech głównych księżyców Jowisza, krążących wokół swojej planety oraz dla dużych księżyców urana. Zależność ta zawodzi jednakże w przypadku Neptuna. Neptun 384 plus 4 równa się 388, a rzeczywista odległość 301. Istnieje natomiast wariant reguły Titiusa Bodego który sprawdza się dla pięciu planet krążących w pozasłonecznym układzie planetarnym 55 kankri. Jest też bardziej skomplikowana, uogólniona postać tego prawa, która zdaje się pasować do aż 68 pozasłonecznych układów planetarnych, które mają nie mniej niż cztery planety. Oczywiście, im bardziej formuła matematyczna jest skomplikowana, tym łatwiej tak ją dostosować, nie mając potem żadnych podstaw, aby dokładnie pasowała do danych. Astronomowie od dawna szukają źródeł tego prawa w jakimś rzeczywistym zjawisku, związanym z formowaniem się i funkcjonowaniem układu słonecznego. Jak dotychczas nikt do żadnego źródła nie dotarł. Możliwe, że mają z tym coś wspólnego interakcje między planetami, zilustrowane w modelu nicejskim. Pierwsza prezentacja symulacji nicejskiej, jaką widziałem zainspirowała jednego z astronomów na widowni do wygłoszenia entuzjastycznego oświadczenia, że twórca symulacji Aleksandro Morbidelli w końcu rozwiązał zagadkę reguły Titiusa Bodego, jednak sam Morbidelli zdyskredytował taką możliwość. Reguła Titiusa Bodego może objawiać nam coś istotnego, ale ukrytego. Może też być nic nieznaczącą numerologiczną ciekawostką. Oczekiwanie, że być może wynika ona z czegoś ważnego, Przypomina wczesne wydarzenia z historii badania ruchów planet. Niemiecki astronom Johannes Kepler odkrył zbieżność, która związała odstępy między planetami z wymiarami pięciu wielościanów foremnych umieszczonych jeden w drugim. Bryły takie nazywamy platońskimi, i są to czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan. Kepler opisał moment, kiedy doznał objawienia. 19 lipca 1595 roku przygotowywał lekcję geometrii. Narysował na tablicy okrąg, w który wpisał dużą liczbę trójkątów równobocznych. Ich kąty znajdowały się na okręgu. Wewnątrz tych trójkątów pojawił się mały okrąg, który dotykał boków trójkątów. Kepler uświadomił sobie nagle, że stosunek promieni tych dwóch okręgów był taki sam jak stosunek promieni orbit Jowisza i Saturna. Kontynuując swoje przemyślenia, zastanawiał się, czy udałoby się dopasować na tej samej zasadzie orbity innych planet. Eksperymentował z różnymi figurami płaskimi, z trójkątem, kwadratem, pięciokątem itd. Nie udawało się. Pomyślał, że może lepsze byłyby trójwymiarowe bryły geometryczne, bardziej reprezentatywne dla planet, które wszak są światami trójwymiarowymi. Swój model układu słonecznego Kepler skonstruował z szeregu brył wchodzących jedna w drugą, jak rosyjska matrioszka, zaczynając od kuli reprezentującej orbitę Saturna. Wewnątrz niej umieścił sześcian, którego wierzchołki dotykały kuli, a wewnątrz tego sześcianu kolejną kulę, która z kolei dotykała ścian sześcianu. Kula ta odpowiadała orbicie Jowisza. W tę kolejną kulę wpasował ścian foremny. Kula, która znalazła się w czworościanie, reprezentowała orbitę Marsa. Wewnątrz tej kuli znalazło się dwunastościan, Ziemia, a następnie dwudziestościan, Wenus i wreszcie ośmiościan, w który wpisał ostatnią kulę reprezentującą Merkurego. Kepler odziedziczył astrologiczne i alchemiczne skłonności po matce, kobiecie, która była sądzona za uprawianie czarów. W modelu Układu Słonecznego, który sobie wykoncypował, wszystko całkiem dobrze do siebie pasowało, a ponadto czuło się w nim powiew sztuk tajemnych, a to przemawiało do Keplera. Napisał o tym książkę, która została wydana w 1596 roku, zatytułowaną Zwiastun rozprawy kosmograficznej, traktującej o tajemnicy kosmosu, o podziwu godnych proporcjach sfer niebieskich oraz o prawdziwych i właściwych przyczynach ich liczby, wielkości i ruchów okresowych. Przedstawione za pomocą pięciu foremnych brył geometrycznych. Przypis. Praca ta jest znana pod tytułem "Misterium Cosmographicum. Polski przekład zatytułowany Tajemnica Kosmosu ukazał się w 1972 roku. I jest to przypis tłumacza. Z tytułu pracy jasno wynika, że Kepler uważał, iż wymyślona przez niego przypadkowa zbieżność. Jest kluczem do zrozumienia sekretnego życia planet krążących w układzie słonecznym. Istoty ludzkie mają skłonność do doszukiwania się znaczenia tam, gdzie go nie ma. Właśnie na takiej zasadzie niektórzy dopatrują się czegoś ważnego w szczęśliwych numerkach wygrywających na loterii. Przypadek to po prostu przypadek, zbieg okoliczności bez żadnego fundamentalnego znaczenia. Kepler był jednak zadeklarowanym mistykiem i kontynuował poszukiwania podobnych numerycznych relacji, które opisywałyby ruch planet. W 1619 roku ogłosił odkrycie nazwane trzecim prawem Keplera, w którym powiązał sześcian promienia orbit planetarnych z kwadratem ich okresu obiegu wokół Słońca. Jak się później okazało, wynika to z prawa powszechnego ciążenia Newtona, a Keplerowi udało się dojść do tej zależności, ponieważ siła przyciągania między dwoma ciałami, na przykład planetą i Słońcem, jest proporcjonalna do odwrotności kwadratu odległości między nimi. Nic nieznacząca numerologiczna koincydencja między pięcioma bryłami geometrycznymi doprowadziła Keplera do ważnego odkrycia, za którym kryły się fundamentalne naukowe prawa natury. Istniała i do pewnego stopnia wciąż istnieje złudna nadzieja, że to samo może dotyczyć reguły Titiusa Bodego. Jest to koncepcja tak atrakcyjna dla kanapowych teoretyków, że poświęcony planetologii magazyn Icarus musiał zablokować publikację raz po raz przykładanych redakcji artykułów z teoriami na ten temat. Pewne właściwości orbity urana sugerują, że kryje ona jakąś tajemnicę, podobnie jak sam uran. O uranie i Neptunie wiemy mniej niż o innych planetach, ponieważ są one tak bardzo odległe a przez to mniej zbadane przez misje kosmiczne. Prawda jest taka, że obie te planety odwiedziliśmy tylko raz pod koniec lat 80. XX wieku. W 1986 roku w rejonie Urana gościła międzyplanetarna sonda Voyager 2. Na kolejne kosmiczne odwiedziny się nie zanosi. Na pierwszy rzut oka Uran przypomina Jowisza i Szatu, Saturna, ale krąży w większej odległości od słońca jest od nich obu mniejszy i znacznie zimniejszy. W rezultacie życie urana wydaje się nawet mniej ekscytujące niż Saturna, a szczyty chmur są prawie kompletnie jednolite, pozbawione wyrazu. Ale nie do końca. Uran ma charakterystyczną niebiesko-zieloną barwę, którą zawdzięcza grubej warstwie chmur składających się z lodu metanowego. W odróżnieniu od Jowisza i Saturna jego wnętrze jest zbudowane z różnego rodzaju lodów. Nie tylko z wodoru i helu, czasami nazywa się go nie gazowym, lecz lodowym olbrzymem. Na uranie występują od czasu do czasu silne burze. Nikt nie wie, co je wywołuje, ale podejrzewa się, że są związane z istnieniem pół roku. Uran ma dziwne pole magnetyczne, silne, ale pogmatwane. Jego środek nie pokrywa się z centrum planety, a ponadto jego oś znacznie odchyla się od osi rotacji planety. Jest pięćdziesiąt razy silniejszy od pola magnetycznego Ziemi przypis. Chodzi o magnetyczny moment dipolowy Urana, który jest pięćdziesiąt razy większy niż Ziemi przypis tłumacza. Uran ma całkiem sporą świtę w postaci ponad dwóch tuzinów księżyców. Wszystkie zostały nazwane imionami postaci ze sztuk Szekspira i wierszy Aleksandra Połpa. Nawet największe z uranowych księżyców są światami znacznie mniejszymi niż satelity Jowisza czy Saturna. Nie mogą też mierzyć się z naszym ziemskim księżycem. Największymi satelitami Urana o średnicy do 1500 km są Miranda, Ariel, Umbriel, Tytania i Oberon. Planeta ma również system pierścieni jest ich łącznie 13. Pięć największych odkryto w 1977 roku podczas obserwacji okultacji gwiazdy przez Urana. Prowadzenie tego rodzaju obserwacji to wyczyny organizacyjne. Pozycja gwiazdy musi być zmierzona z najwyższą precyzją. Konieczne są też równie dokładne wyliczenia trajektorii planety. Może się tak zdarzyć, kiedy obserwujemy to zjawisko z pewnych miejsc na Ziemi, że do żadnej okultacji nie dochodzi, ponieważ krawędź planety jedynie ociera się o gwiazdę. Ale jej nie zakrywa, nie wspominając już o tym, że w potencjalnym punkcie obserwacyjnym kluczowy moment może wypaść w ciągu dnia albo obiekty zainteresowania mogą być niewidoczne z powodu zachmurzenia. Jednym ze sposobów rozwiązywania tego rodzaju problemów logistycznych jest organizowanie kilku stanowisk obserwacyjnych i odpowiednie ich rozmieszczenie tak, aby w razie potrzeby można było wykorzystać najwłaściwsze. W przedsięwzięciu z 1977 roku zastosowano inne podejście. Użyto Kieper Airborne Observatory KAO, Ob powietrznego Obserwatorium Astronomicznego, placówki badawczej NASA, zorganizowanej w odrzutowym samolocie transportowym Lockheed C1414a Starlifter. Zajął on pozycję wysoko ponad chmurami, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Z zamiarem zbadania zanikania światła gwiazdy, spowodowanego jej przejściem przez atmosferę planety. Udało się to zaobserwować zgodnie z przewidywaniami, ale naukowców czekała niespodzianka. Światło gwiazdy nieoczekiwanie przyćmiło się pięć razy przed jej schowaniem się za planetą i pięć razy po wynurzeniu się za niej. Pierwsze pięć razy miało miejsce 40 minut przed głównym zdarzeniem, a drugie 45 minut po nim. Jest jakiś chyba dziwny błąd, bo jest napisane 5-40 minut po nim. Nie do końca rozumiem. Chyba jakiś chochlik drukarski. Tak czy inaczej. Pojedyncze pociemnienie i rozjaśnienia po jednej i po drugiej stronie miały różną głębię, ale odbyły się według takiego samego wzorca w obu grupach. Tyle, że kolejność w grupie po była odwrotnością kolejności w grupie przed. Przyczyną zaobserwowanego pociemnienia światła gwiazdy był system pięciu pierścieni otaczających Urana. Mają one różną gęstość i dlatego kolejne pociemnienia miały różną głębię. Istnienie pierścieni potwierdziły zdjęcia zrobione przez sondę Voyager 2, która przeleciała przez system Urana w 1986 roku, a dalsze badania prowadzono za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a. Pierścienie są ciasno ułożone, a porządku pilnują pasterskie księżyce Urana. W kilku przypadkach satelity istnieją tylko hipotetycznie. Są małe i jak dotychczas jeszcze ich nie dostrzeżono. Uran ma pewną wyjątkową cechę, wyróżniającą go spośród planet Układu Słonecznego. Został przewrócony na bok. Wszystkie inne planety wirują jak dziecinny bąk. Ich oś obrotu jest niemal prostopadła do płaszczyzny orbity około słonecznej. Ponadto obracają się wokół własnej osi w tym samym kierunku w którym poruszają się wokół Słońca. Gdyby spojrzeć z północnego bieguna niebieskiego, który znajduje się wśród gwiazd bezpośrednio nad Ziemskim geograficznym biegunem północnym, byłoby widać, że Ziemia obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i obiega Słońce również przeciwnie do ruchu wskazówek. Równik ziemski nie jest zbytnio odchylony od powierzchni orbity, uran natomiast bez mała stanął na głowie. Toczy się po swojej orbicie, a jego oś rotacji leży niemal w płaszczyźnie orbity, wręcz wskazuje jakiś punkt poniżej tej płaszczyzny. To świat wywrócony do góry nogami. Satelity urana są podstawowym dowodem tego niezwykłego odchylenia. Krążą wokół równika planety i pokazują, że jej biegun jest odchylony o ponad 90 stopni. Podobnie usytuowane są pierścienie. W rezultacie bieguny urana Północny i południowy są na przemian przez pół uranowego roku trwające 84 lata ziemskie, albo zwrócone w stronę Słońca, albo skierowane w stronę przeciwną. W okresie przesilnia letniego na półkuli północnej biegun jest zorientowany niemal wprost na Słońce. Kiedy uran przemieszcza się po swojej orbicie, Słońce się wycofuje, oddala się od północnego bieguna niebieskiego. Osobnik zainstalowany w pobliżu tego bieguna, obracając się wraz z uranem. Raz na dzień jeden obrót trwa 17 godzin widziałby, jak słońce przesuwa się ruchem okrężnym wokół północnego bieguna niebieskiego. Bez przerwy byłoby tam jasno. Okręgi stawałyby się stopniowo coraz większe, każdego dnia zniżając się coraz bardziej, przybliżając się do linii horyzontu, w końcu muskając go. 21 lat po przesileniu letnim słońce nie wzeszłoby już ponad horyzont. Zaczęłaby się trwająca dwa lata zima. Zapadłaby noc tak samo długa, jak poprzedzający ją niekończący się dzień. Północna półkula pogrążyłaby się w nieustannym zimnie i permanentnych ciemnościach. Z koniec końców słońce znów wyjrzałoby z nad horyzontu i wróciłoby lato. Obserwator na biegu niepółnocnym znów cieszyłby się nieprzerwanie spływającym na nie światłem słonecznym. Obserwator, umieszczony na równiku codziennie doświadczałby przemienności dnia i nocy trwających po 8,5 godziny. W środku lata i środku zimy słońce nie wznosiłoby się wysoko ponad horyzont, jako że krążyłoby wokół północnego albo południowego bieguna niebieskiego. Natomiast wiosną i jesienią codziennie toczyłoby się po niebie. Taki cykl sprawia, że pory roku na uranie charakteryzują się znacznie większymi skrajnościami niż dzieje się tu u nas. Mogą się z tym wiązać pojawiające się sporadycznie na planecie burze metonowe, ale pory roku zmieniają się na uranie niezwykle rzadko. Cały cykl trwa 84 lata i nikt jak dotąd nie przyjrzał się temu z bliska na tyle dokładnie, aby wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje. Co takiego wydarzyło się w historii planety? Co doprowadziło do tak znacznego przechylenia urana? Kiedy astronomowie starają się wyjaśnić niespotykane własności planet, cechy, o których zdecydowały zdarzenia mające miejsce dawno, dawno temu, pojawia się zwykle więcej niż jedna odpowiedź. Tak było i tym razem. Tajemnice życia planet są często dobrze ukryte. Istotne znaczenie może mieć fakt, że główne satelity Urana i jego wewnętrzne pierścienie krążą wokół równika. Bez względu na to, co spowodowało przechylenie urana, to coś. Spowodowało również przechylenie satelitów. Według jednej z teorii, Uran miał niegdyś ogromny księżyc, krążący w bliskiej odległości od niego, który wywoływał mocne kołysanie się planety w trakcie jej obrotu wokół własnej osi. Aż przechyliła się na bok, zabierając ze sobą satelity. W późniejszym czasie, w rezultacie spotkania Urana z jakimś innym ciałem niebieskim, jego wielki księżyc został wyrzucony w przestrzeń. Zgodnie z inną teorią, która, jak się wydaje, zyskała najpowszechniejszą akceptację, pod koniec procesu formowania się URANA uderzyła WENI pod pewnym kątem wyjątkowo wielka planetoida. Wielkość Ziemi, lub nawet większa. To ona przewróciła go na bok, a potem sama została pochłonięta przez planetę. Uran jako całość wciąż pamięta to natarcie z ukosa, a przechylenie jest konsekwencją określonego kierunku. Z którego zbliżyła się atakująca planetoida. Satelity uformowały się z kosmicznego gruzu pozostałego po zderzeniu. Pogmatwane pole magnetyczne planety też może być rezultatem kolizji. Możliwe, że powodem panującego w nim zamętu jest jakaś dziwna struktura, która pozostała we wnętrzu planety. Próbując dodatkowo podkolorować tę teorię, wymyślono, że Uran został uderzony dwukrotnie. Albo nawet wielokrotnie, i że kolizje następowały jedna po drugiej. Jednak żadna z tych teorii nie wyjaśnia w pełni, jak się to wszystko odbyło i dlaczego uran jest w takim stanie, w jakim jest obecnie. Astronomia urana ukazała nam dwa kompletnie różne podejścia do nauki. Z jednej strony astronomia rozwijała się poprzez astrologię, mistyczną pseudonaukę bazującą na tajemniczej numerologii. Przykładem jest tu poszukiwanie przez Keplera, geometrycznych lub arytmetycznych formuł dotyczących orbit planet. Z drugiej strony nabierała rozmachu dzięki skrupulatnym i systematycznym obserwacjom, czego przykładem jest przeszukiwanie nieba przez Herschela. Dyskusja nad prawem bodego leży gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Tej kwestii wciąż jeszcze nie rozstrzygnięto. Kiedy w podobny sposób spojrzymy na układ słoneczny, zobaczymy, że on również ma dwie twarze. Z jednej strony wydaje się, że działa jak dokładny zegarek, że wszystko odbywa się tam w sposób regularny i uporządkowany. Z drugiej strony jest rezultatem przypadku i chaosu, a wyjątkowe własności poszczególnych planet są dziełem katastrof. Życie planet to mieszanina zdarzeń uporządkowanych i przypadkowych. Nasze własne życie składa się z takiej samej mieszaniny, ale nie tylko zdarzeń, lecz także uporządkowanych racjonalnych myśli. I nieuporządkowanych nieracjonalnych spekulacji. I to jest koniec rozdziału 14 o uranie, a za chwilę Neptun. Wracamy do podboju planet. Rozdział 15 z książki Nieuporządkowane życie planet Pola Mardina. Neptun, niepasujący element układanki. Klasyfikacja: lodowy olbrzym. Odległość od słońca 30,1 odległości ziemi od słońca, czyli 4495 milionów kilometrów. Okres orbitalny 165 lat. Średnica 3,88 średnicy Ziemi, czyli 49 528 km. Okres obrotu 19,1 dnia. Tu przypis: Okres obrotu Neptuna wokół własnej osi wynosi około 16 godzin przypis tłumacza. Średnia temperatura w górnych warstwach chmur minus 200 stopni. Tajemna skarga. Jowisz i Saturn zmówili się, żeby mnie odepchnąć, i doprowadzili do tego, że musiałem zamienić się z uranem miejscami. Neptun, zupełnie nowy świat, został odkryty na papierze. Położenie planety, wówczas jeszcze hipotetycznej, wyliczył francuski matematyk Le Verrier. Została ona następnie odnaleziona w pozycji dla niej przewidywanej, ale okazało się, że wcale tam być nie powinna. Mówiąc językiem nieco bardziej naukowym, Neptun znajduje się w niewłaściwym miejscu, a trafił tam wskutek chaosu w układzie słonecznym. Zaczęło się od tego, że Leverrier postanowił rozwiązać zagadkę Urana i dowiedzieć się, dlaczego zbacza on z kursu. Po odkryciu planety przez Williama Herschela, naukowcom udało się dotrzeć do kilku wcześniejszych obserwacji Urana, kiedy to widziano go i odnotowano ten fakt w katalogach. I na mapach nieba opisując urana jako gwiazdę. Ówcześni astronomowie nie rozpoznali w nim planety, ponieważ ich teleskopy nie widziały go dostatecznie wyraźnie. W ciągu 81 lat między grudniem 1690 roku a grudniem 1771 roku, zanim William Herschel dokonał swego odkrycia ostatecznie rozpoznając, czym jest nowy obiekt. Zarejestrowano 22 przypadki obserwacji Urana. W latach dwudziestych XIX wieku jego pozycja na orbicie została wyliczona na tyle dokładnie, że można było stwierdzić, iż planeta zbacza z kursu. Astronomowie zaczęli zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Wielu podejrzewało, że Urana ściąga z kursu nieznana dotychczas nieobserwowana planeta. Sprawą wyliczenia, gdzie znajduje się niezauważona planeta, Zainteresowali się dwaj matematycy Urbain Le Verrier z Paryża i John Couch Adams z Cambridge. Obliczenia Adamsa były prawidłowe, ale on sam był młody i skromny i z tego powodu został zlekceważony, kiedy nieśmiało zwrócił się do George'a Eriego, dość zrzędliwego astronoma królewskiego, z prośbą o pomoc w poszukiwaniu nowej planety. Eriemu trzeba jednak oddać sprawiedliwość. Jako najbardziej poważany naukowiec zatrudniony w tym czasie przez rząd brytyjski, był zasypywany prośbami niekoniecznie o astronomicznym charakterze, czego przykładem niech będzie petycja o ustalenie, dlaczego zawalił się most. Eri przerzucił odpowiedzialność na Jamesa Chalisa z Cambridge, który rozpoczął poszukiwania, acz bez większego entuzjazmu. Chalisa i Adams nie nadążyli za rozwojem wydarzeń. W 1846 roku Leverrier wysłał list do Johanna Galla, astronoma z Obserwatorium Berlińskiego, przedstawiając swoje przewidywania co do pozycji nieznanej planety. Galle wraz ze swym asystentem Heinrichem Diarestem podjęli poszukiwanie jeszcze tej samej nocy, porównując nowe mapę gwiazd z wyglądem regionu nieba oznaczonego przez Leveriera. W ciągu 30 minut Diarest i Gal Zidentyfikowali gwiazdę, której nie było na mapach i następnej nocy ustaliwszy, że się porusza, potwierdzili, że to nowa planeta. Gal napisał do Leveriera Szanowny panie, planeta, której pozycję pan wskazał, naprawdę istnieje. Leverier odpowiedział. Dziękuję za skwapliwość, z jaką zastosował pan moje instrukcje. Tym samym, bez wątpienia, mamy dzięki panu nowy świat. Kiedy Holst komponował planety, Między 1914 a 1916 rokiem Neptun reprezentował zewnętrzną granicę Układu Słonecznego. Może właśnie dlatego zakończenie ostatniej części suity jest wyciszone. Zanikający dźwięk symbolizuje nieskończone przestrzenie rozciągające się za planetą. Końcowe akordy są wyśpiewywane przez chór kobiecy umieszczone gdzieś za sceną. Głosy stopniowo cichną, jakby zamykały się za nimi jakieś drzwi. Ostatni takt jest powtórzony kilkakrotnie, aż wreszcie dźwięk ginie w oddali. Neptun utracił pozycję świata wyznaczającego kresy Układu Słonecznego najpierw na korzyść Plutona, potem obiektów transneptunowych, ale i tak pozostaje najdalszym z czwórki planet olbrzymów. Wraz z Uranem tworzył parę tak zwanych olbrzymów lodowych. Atmosfera Neptuna, zewnętrzna warstwa, którą widzimy, Składa się głównie z wodoru i helu. Podobnie jak na Jowiszu, można w niej wyróżnić pasy odzwierciedlające warunki pogodowe, a także nadspodziewanie rozległe obszary burzowe. Jedna z burz, nazwana Wielką Ciemną Plamą, ma wielkość ziemi. Jest bardziej znana i lepiej widoczna niż burzy na uranie, chociaż uran znajduje się bliżej Słońca, a więc otrzymuje więcej energii, która może uaktywniać wzorce pogodowe. Mimo że Neptun jest aktywniejszy niż Uran, nie ma to większego znaczenia. Przez normalny teleskop wydaje się jasno niebieską kulą niczym specjalnym się nie wyróżniającą. Niebieska barwa Neptuna jest jednak bardziej intensywna niż Urana z powodu większej ilości metanu w atmosferze, ponieważ jest tam zimniej. Co ciekawe, Neptun emituje dwa razy więcej energii, niż otrzymuje od słońca. Ta nadwyżka wynika z chłodzenia gorącego wnętrza Neptuna. Planetę otaczają cztery pierścienie, bardzo słabo widoczne, o ogródkowatej strukturze. Mogą to być fragmenty asteroid lub komet, które przelatywały zbyt blisko i zostały przechwycone, a następnie rozerwane przez siły pływowe. Neptun gościł dotychczas tylko jedną sondę kosmiczną. W sierpniu 1989 roku, przelotu obok planety, dokonał Voyager 2. Granica, którą przed odkryciem Plutona i obiektów transneptunowych wyznaczą Neptun, nie należy do miejsc, gdzie często dzieją się rzeczy ekscytujące. Jako, że odległość od Słońca jest znaczna, a jego przyciąganie grawitacyjne słabe, wszystko odbywa się powoli. Tak powoli, że niewykluczone, iż Neptun nie uformował się tam, gdzie obecnie przebywa. Jak to możliwe? Obserwujemy progresję wielkości planet w miarę ich oddalania się od Słońca. Mniejsze znajdują się bliżej Słońca, zaś olbrzymy ulokowały się w strefie zewnętrznej, przy czym ich masy maleją wraz ze zbliżaniem się do granicy układu słonecznego. Ta progresja musiała mieć źródło w gęstości mgławicy słonecznej. Uważa się, że im więcej materiału krążyło w danym pierścieniu mgławicy otaczającej Słońce, tym większa była masa planety, która się tam ostatecznie uformowała. Oczywiście. W późniejszym okresie zachodziły procesy, które zmniejszały lub zwiększały masę planet, albo prowadziły do ich przemieszczania się. Ale jak to wszystko się zaczęło? Mgłowica słoneczna to dysk gazowo-pyłowy, z którego uformowały się wszystkie planety. Teraz oczywiście już go nie ma. Możemy natomiast obserwować podobne mgławice, krążące wokół pobliskich gwiazd, tworzących swoje własne systemy planetarne. I na tej podstawie wnioskować o tym, jak mogły wyglądać początki naszego własnego układu słonecznego. Nie jest to jednak rozwiązanie praktyczne, ponieważ nawet najbliższe z rodzących się układów planetarnych są od nas zbyt oddalone. Problemem jest również to, że astronomowie potrafią wykryć tylko gaz i pył. Nie są w stanie zobaczyć niczego większego niż piłka tenisowa, chyba że będzie to coś wielkości planety, co najmniej tak więc nie mogą wyśledzić planetozymali formujących się wewnątrz takiej mgławicy, a ponieważ te małe bryłki stanowią istotę procesu budowy planet, ich znaczenie jest zasadnicze. W tej sytuacji astronomowie muszą próbować rozwiązać problem zdefiniowania początków procesu, analizując jego ostateczny rezultat, którym jest nasz Układ Słoneczny, czyli zaczynając od końca. Wiem, że wodór i hel... Z mgławicy słonecznej zostały wyparte z wielu planet, ale jesteśmy przekonani, że cięższe pierwiastki w planecie, takie jak żelazo i krzem, reprezentują to, z czego się zrodziła. W konsekwencji tych rozważań pojawił się pomysł, aby do skalistego komponentu każdej planety dodawać wodór i hel tak długo, aż proporcje pierwiastków chemicznych staną się w sumie zgodne ze składem chemicznym Słońca. Przyjmując założenie, że skład Słońca nie uległ zbytnim zmianom. Następnie astronomowie rozrzucą tak zwiększoną masę każdej planety na obszarze jej orbity, aby otrzymać mapę gęstości powierzchni mgławicy słonecznej. W końcu próbują wyliczyć, jak mgławica o takiej gęstości formowałaby planety. Naukowcy stwierdzili, że stosując tę metodę, choć wydawała się bardzo obiecująca, nie uda się utworzyć planet naszego Układu Słonecznego. Otrzymuje się niskie gęstości powierzchni, a masa Mgłowicy Słonecznej jest rozprzestrzeniona na zbyt wielkim obszarze, aby mogły z niej dostatecznie szybko uformować się planety olbrzymy. Gdyby odbywało się to według tej metody, uformowanie Jowisza zajęłoby miliony lat, a Urana i Neptuna miliardy. Gdy tymczasem wszystko wskazuje na to, że proces ten trwał tylko setki tysięcy lat, a może nawet krócej. Wygląda więc na to, że nie byłoby dość czasu, aby nasz układ słoneczny mógł się rozwinąć. Gdyby planety formowały się w miejscach, w których znajdują się obecnie, kumulowanie materii w ilości dostatecznej do utworzenia się planet olbrzymów trwałoby zbyt długo. Ponadto im dłużej wodór i snują się bez celu, tym więcej cząsteczek tych gazów ulatnia się w przestrzeń. Formowanie olbrzymów nie tylko by się spowolniło, lecz także w ogóle nigdy by się nie zakończyło. Astronomowie, zamiast porzucić tę linię ataku, zaczęli rozglądać się za możliwymi modyfikacjami, które mogliby wprowadzić do teorii, tak aby zadziałała. Obiecująca wydaje się koncepcja, z której wynika, że gdyby planety formowały się w połowie drogi między Słońcem a miejscem, gdzie znajdują się obecnie, oznaczałoby to kompresję mgławicy słonecznej do jednej czwartej jej powierzchni i odpowiedni wzrost jej gęstości. Początek tworzenia się planet ozymali odbywałby się w gęstszym środowisku, co przyspieszyłoby powstawanie wielkich planet. Wszystko to sugeruje, że planety zewnętrzne musiały uformować się dużo bliżej Słońca, a potem przemieściły się na zewnątrz. Z czasem, wskutek wzajemnego oddziaływania na siebie planet, układ słoneczny powiększył swoje rozmiary. To właśnie stanowi istotę modelu nicejskiego. Istnieje pewien szczegół, rzucający światło na historię Neptuna. W zewnętrznych regionach mgławicy słonecznej, wraz ze zwiększaniem się odległości od Słońca, występował regularny spadek lokalnej gęstości materii, czego konsekwencją jest stopniowo spadająca masa planet. Masa Jowisza jest 320 razy większa niż Ziemi, a Saturna 95 razy. Za tymi dwoma olbrzymami ta zależność przestaje funkcjonować. Pojawia się coś nieoczekiwanego. Uran ma masę 14 razy większą niż Ziemia, a Neptun 17 razy. Neptun powinien być bliżej Słońca niż Uran. Zgodnie z przedstawioną argumentacją, to Uran powinien wyznaczyć granicę Układu Słonecznego, nie Neptun. Innymi słowy, Neptun znajduje się w niewłaściwym miejscu. Aby można było powiedzieć, że teoria o formowaniu planet sprawdza się w praktyce, dwie zewnętrzne planety muszą być zamienione miejscami. O dziwo do takiej zamiany dochodzi w modelu Nicejskim. Przypomnijmy sobie, że zaczynając symulację dobieramy odpowiednio parametry wyjściowe, takie jak liczba i pozycje planet, po czym model zostaje uruchomiony i zaczyna się oczekiwanie na to, co się wydarzy. Następnie porównuje się wyniki i wreszcie całą uwagę skupię się na tych, które najlepiej odpowiadają rzeczywistemu układowi słonecznemu. Charakterystyczne jest to, że w połowie przebadanych przypadków dobre dopasowanie występuje wtedy, gdy Uran i Neptun zamienią się miejscami. Zamiana ta odbywa się, kiedy Jowisz i Saturn wchodzą w rezonans. Pierwszy dwukrotnie obiega Słońce dokładnie w tym samym czasie, w jakim drugi wykonuje jedno okrążenie po orbicie skoordynowane oddziaływanie grawitacyjne obu wielkich planet powoduje przestawienie Urana z Neptunem. Podsumowując, Jowisz najpierw powędrował w stronę środka układu, ale ostatecznie przesunął się do strefy zewnętrznej. Saturn, Uran i Neptun również przemieściły się na zewnątrz, ale Neptun, zanim usadowił się na swojej obecnej prawie kolistej orbicie, poruszał się po orbicie ekscentrycznej, przemierzając znaczne obszary układu słonecznego i przecinając orbity innych planet, często w miejscach niezupełnie właściwych, miał duży wpływ na mniejsze obiekty układu słonecznego, bryły materii poruszające się wśród większych planet, jeszcze przez nie niepochłonięte, czyli tak zwane planetoidy. Łączny efekt całego tego chaosu był taki, że liczne planetoidy zostały wrzucone do środka układu. Niektóre trafiły na trajektorie, z których przychwyciły je większe planety, czyniąc z nich swoje satelity. Być może w taki właśnie sposób Phobos i Deimos stały się księżycami Marsa. Część planetoid została uwięziona w pasie przestrzeni, gdzie krąży Ceres, między orbitami Marsa i Owisza. Jeszcze inne planetoidy chaos wypchnął na zewnątrz, na granice Układu Słonecznego. Wiele zostało wyrzuconych, w przestrzeń międzygwiezdną i skazanych na kosmiczną samotność. Był to prawdopodobnie najbardziej burzliwy okres w życiu planet. Niemniej rezultat okazał się dla nas dość korzystny. Planetoidy obecne w układzie słonecznym zostały wymiecione i uwięzione. Można by powiedzieć, że w układzie słonecznym zrobiono porządki, w dużej mierze usuwając niebezpieczeństwo bombardowania Ziemi w przyszłości. Oczywiście w dalszym ciągu istnieje zagrożenie ze strony zabłąkanych, bezpańskich planetoid, a więc nadal mogą one mieć dewastujący wpływ na ewolucję życia na Ziemi, tak jak dewastujący wpływ na życie dinozaurów miała planetoida, która uderzyła w Chicxulub. ale dziś są to już kolizje sporadyczne, a nie nieustanne, śmiertelne bombardowanie. Jako gatunek wciąż trwamy. I to jest koniec rozdziału o Neptunie. Po więcej odsyłam do książki o nazwie Nieuporządkowane życie planet Pola Merdina. Ehm, mam kilka zastrzeżeń do tej książki, to znaczy w kilku miejscach e, mam wrażenie, że są jakieś pomyłki, e, które nie e, zostały wychwycone przez korektę e, i nie wiem jakby... Może się mylę, ale miałem parę momentów, w których zastanawiałem się, czy liczby są odpowiednio wstawione. Plus styl tej książki jest naprawdę bardzo popularny naukowy. Jest dużo metaforyzowania i takiego, no, takiego mocnego personifikowania tych planet, co może, ale nie musi się podobać. Ale książkę się bardzo szybko czyta. Więc generalnie jest na plus. Tak czy inaczej, to tyle w tym podcaście. Zapraszam, żeby jakoś nawiązać kontakt i dać jakiś feedback, odpowiedź zwrotną, czy się podoba, czy się nie podoba. Czego więcej, czego mniej. Polećcie swoim znajomym albo wrogom. I to tyle. Do usłyszenia kiedyś tam indziej, być może w innym układzie słonecznym. Do usłyszenia.